Dobry wieczór Wam wszystkim. Nazywam się Agnieszka Smoczyńska. Chciałam Wam powiedzieć, że Jezus niedługo wróci na tę ziemię. I co będzie oznaczał dla Ciebie ten moment? Co będzie oznaczał dla Ciebie Jego powrót? Dlatego, że On wróci jako Król Królów. On wróci jako Pan Panów. On wróci jako potężny, święty Bóg. I cała ziemia zadrży. A Ty jak Go przywitasz? Czy zadrżysz? Czy ucieszysz się, że właśnie wraca? I to zależy od tego, co zrobiłeś z Jego pierwszym przyjściem. Bo po raz pierwszy On przyszedł jako człowiek. Po raz pierwszy dał się ukrzyżować. Po raz pierwszy cierpiał. Po raz pierwszy, gdy przyszedł na ten świat, dał się poniżyć. Gwoździe przebiły Jego dłonie, gwoździe przebiły Jego stopy, a ciernie przebiły Jego skórę, Jego głowy, także dotarły aż do czaszki. Takie było pierwsze przyjście Chrystusa. I jeżeli Jego pierwsze przyjście Chrystusa znaczy coś dla Ciebie, jeżeli pojednałeś się z Bogiem, jeżeli oddałeś Mu swoje życie, jeżeli uczyniłeś Go swoim Panem i Zbawicielem, jeżeli obmyłeś się w Jego świętej krwi, to będziesz witał Jego drugie przyjście, to będziesz witał Jego powrót na tę ziemię z ekscytacją, z radością, wiedząc, że przychodzi Twoje wybawienie, wiedząc, że wracasz do domu Ojca. Ale jeżeli nie zrobiłeś jeszcze do tej pory nic z tym, co stało się na krzyżu Golgoty, jeżeli nie zrobiłeś nic z pierwszym przyjściem Chrystusa, to będziesz widział ten moment ze drżeniem, ze strachem i z przerażeniem. I to od Ciebie zależy. Od Ciebie zależy, jaki będzie Twój los. Teraz, gdy słyszysz te słowa, nie zatwardzaj swojego serca. Bo to jest właśnie ten moment, gdy możesz podjąć decyzję. To jest moment, gdy możesz uczynić Jezusa swoim Panem. To jest moment, gdy możesz ukorzyć się przed Nim. Uznać swoje życie za błąd. Uznać swoje dotychczasowe życie za błąd i oddać swoje życie. Kurwa, nie pierdol na całą Warszawę! Jezu, ja modlę się o tego człowieka. Ja go błogosławię w Twoim imieniu. Ja modlę się, wybacz mu, bo nie wie, co czyni. Ja modlę się o jego zbawienie. Ja przeklinam wszelkie demony stojące za nim w imieniu Jezusa. Ja przeklinam wszelkie demony stojące za nim w imieniu Jezusa. Ja modlę się o jego zbawienie. Ja modlę się, Pani, byś zmiłował się nad nim i modlę się też o tego człowieka. Ja modlę się, by Twój Duch Święty dotknął się go i dał mu życie wieczne. Serologeria forio fempre deste samia turio cobe elorio fram redestram bantonio cruba rolo fandre eria soro locere. Jezu, dziękuję Ci, że Ty wrócisz na tę ziemię. Ja modlę się, by wszyscy ci ludzie, którzy słuchają tych słów, zrobili coś ze swoim życiem, by zapragnęli żyć z Tobą, by zapragnęli wieczności z Tobą. Ja dziękuję Ci, Jezu, za Twoją miłość do tych ludzi, ale dziękuję Ci też, że dałeś im wolną wolę i od nich zależy, czy przyjmą Ciebie, czy nie. Masz wolną wolę. Kim jesteś, kimkolwiek jesteś człowieku, masz wolną wolę. I możesz albo zrobić... I możesz albo wybrać życie, albo śmierć. To zależy od Ciebie. Wybrać życie, to znaczy pojednać się z Bogiem. Wybrać życie, to znaczy powiedzieć: Jezu, nie chcę żyć bez Ciebie, uznaję swoje życie za błąd. Bądź moim Panem i Zbawicielem. To znaczy wybrać życie. A wybrać śmierć, to po prostu odwrócić się od Niego. Śmierć to jest wieczne oddzielenie od Boga. Niebo jest realne, piekło jest realne. I póki chodzisz w ciele na tej ziemi, masz szansę zdecydować, że chcesz należeć do Boga. Masz szansę wybrać życie, ale masz też możliwość, by je odrzucić. Wybierz życie, wybierz Jezusa, obmyj się w Jego krwi. Jeżeli tego nie zrobisz, to tak czy owak kiedyś staniesz przed Bogiem, to tak czy owak Twoje kolano się przed Nim zegnie. Tylko że od Ciebie zależy, czy będziesz potępiony, czy przez świętą krew Jezusa będziesz mógł być w wieczności z Bogiem. Dzisiaj wybierasz i nie masz wymówki, bo słyszałeś to wszystko, co powiedziałam do Ciebie i słyszałeś to wszystko, co powiedzieli Ci wszyscy ludzie przede mną. Nie ma wymówki. Nie powiesz: nie widziałem. Powiesz: wybrałem tak, bo tak chciałem. Amen.